Ten fragment Ewangelii, który dziś będziemy rozważać, jest ulubionym fragmentem dla niektórych polityków, a zwłaszcza tych, którzy mają dużo na sumieniu. Ale o tym powiem jeszcze na koniec naszego spotkania z Ewangelią. Ten fragment jest dość dobrze znany, ponieważ opowiada o cudzołóstwie, a cudzołóstwo jest tematem ekscytującym dla wielu ludzi, a zwłaszcza dla mężczyzn. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Kontekstem dzisiejszego 8 rozdziału Ewangelii Jana jest rozdział 7 oczywiście, w którym czytaliśmy w końcówce, w poprzednim też odcinku to wyjaśniałem, jak Jezus wyszedł na środek świątyni, zawołał donośnym głosem: ja jestem tą wodą żywota, którą właśnie arcykapłan wylewał z uwielbieniem i czcią na ołtarz, nazywając to właśnie wodą żywota. Jezus mówi: ja jestem tą wodą żywota, przyjdźcie do mnie i pijcie. Ja jestem tym, do którego wołacie: Panie, zbaw nas, Panie, daj nam błogosławieństwo, bo przy takich właśnie recytacji, takich psalmów odbywała się cała ta liturgiczna uroczystość w świątyni. Jezus zawołał: ja jestem waszą odpowiedzią na wasze modlitwy. Ja jestem tym, który jest posłany do was jako Zbawiciel, jako ten, który przynosi błogosławieństwo, jako ta woda żywota. No i niektórzy w to uwierzyli. Inni nie, a faryzeusze zgrzytali zębami i wściekli się, bo chcieli pojmać Jezusa, wysłali strażników, ale oni wrócili z pustymi rękami, bo jeszcze nikt tak nie przemawiał i nikt tak nie zachowywał się jak Jezus wtedy. Więc oni byli pod wrażeniem, wrócili z pustymi rękami, a faryzeusze zaczęli knuć, co z tym wszystkim zrobić, bo poziom ich wściekłości już sięgał zenitu. A więc czytajmy dalej. A Jezus poszedł na Górę Oliwną. Wczesnym rankiem natomiast ponownie przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł do Niego. A gdy On usiadł, nauczał ich. I przyprowadzili do Niego uczeni w piśmie i faryzeusze kobietę schwytaną na cudzołóstwie i postawili ją na środku, mówiąc do Niego: Nauczycielu, tę kobietę pojmano w chwili, gdy cudzołożyła, a w prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? A to mówili, aby go wystawić na próbę, aby mogli go oskarżyć. A Jezus schylił się i pisał palcem po ziemi, nie zwracając na nich uwagi. A gdy tak nalegali, pytając go, wyprostował się i powiedział do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu schylił się i pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, jeden po drugim wychodzili, poczynając od starszych aż do ostatnich. I został tylko sam Jezus i kobieta stojąca na środku. A Jezus wyprostował się i nikogo nie widząc, tylko tę kobietę, powiedział jej: kobieto, gdzież są twoi oskarżyciele? Nikt cię nie potępił? A ona powiedziała: nikt, Panie. A Jezus powiedział jej: i ja cię nie potępiam. Idź i więcej już nie grzesz. Powiedzcie mi, czy to jest łatwo przyłapać kogoś na cudzołóstwie? Jak się przyłapuje człowieka czy kobietę na cudzołóstwie? W jaki sposób? Czy to tak można po prostu chodzić, nie wiem, po zaułkach miasta, gdzieś tam szukać, po krzakach, rozchylać krzaki i pytać się: hop, hop, czy jest tam ktoś, kto cudzołoży? Przecież nikt nie cudzołoży na widoku, wszyscy chcą to ukryć. I dokładają wszelkich starań, zwłaszcza w czasach Jezusowych, kiedy obowiązywało prawo mojżeszowe, które bardzo srogo karało cudzołóstwo. Były cztery grzechy najcięższe, które... Grzechy są grzechem, ale te cztery karano śmiercią przez kamienowanie. To był grzech, dwa grzechy przeciwko Bogu, bałwochwalstwo i bluźnierstwo oraz dwa grzechy przeciwko człowiekowi. Cudzołóstwo właśnie i zabójstwo. Te grzechy karano śmiercią. Prawo mojżeszowe było bardzo srogie, ale jednocześnie sprawiedliwe, a celem jego było, żeby utrzymać Boży lud w czystości i w świętości, żeby uniknąć powszechnego zepsucia, które było wśród narodów ościennych pogańskich, gdzie zepsucie i splugawienie sięgało takich szczytów i zenitów, że nam może trudno sobie to wyobrazić, chociaż w dzisiejszych czasach te tęczowe rewolucje, które
no, wymieniają 52 płcie, które są, w każdej chwili można zmienić płeć, homoseksualizm, sieplenie i wszelkie zboczenia. Teraz już nawet nie wolno powiedzieć, nie wolno użyć słowa zboczenia, bo jeżeli ktoś użyje takiego słowa, to pójdzie do więzienia. Są takie plany. I myślę, że do nas to też dojdzie. Natomiast w tamtych czasach prawo mojżeszowe było nadane przez Boga po to właśnie, żeby utrzymać ten lud w czystości, w moralnym ładzie. No i czy to się udało, czy nie, to jest inny temat. Natomiast kamienowano właśnie dlatego, żeby ukarać takie ciężkie grzechy. I dlaczego akurat kamienowano? No, była to swoisty sposób wymierzenia kary śmierci przez jak gdyby całą społeczność Izraela, no w danym miejscu oczywiście, w danej wsi czy miasteczku. Chodziło o to, żeby nie było bezpośrednio jednego człowieka, który byłby katem w jakiś sposób odpowiedzialnym za śmierć tej ofiary, tego skazańca, ponieważ po pierwsze naraziłoby go to na ewentualną zemstę rodziny, no, która mogłaby się mścić za zabicie członka swojej rodziny. Ale to nie tylko o to chodziło. Głównie chodziło o to, żeby jak gdyby cała społeczność odcięła się od tego grzechu, od tego zła, rzucając kamieniami w tego sprawcę tego zła. Każdy kamień, nie było, te kamienie nie miały być zbyt wielkie, nie takie, które by natychmiast zadawały śmierć, ale takie, żeby suma tych wszystkich kamieni i obrażeń spowodowanych tymi kamieniami, suma tych wszystkich ran spowodowała w końcu śmierć skazańca. No, była to chyba dosyć bolesna śmierć. Nigdy w tym nie uczestniczyłem, ani nie byłem skazańcem, skazanym na kamienowanie, ale wyobrażam sobie, że trwało to przez co najmniej kilkanaście minut albo i dłużej. I właśnie chodziło o to, żeby cała społeczność miała swój udział w potępieniu zła. Każdy człowiek, który rzuci tym kamieniem, potępia przecież tego, nie sprawiając jednocześnie, nie będąc bezpośrednim sprawcą jego śmierci, bo dopiero suma całej tej społeczności, wszystkich tych kamieni rzuconych przez całą społeczność przynosi, powoduje śmierć skazańca jako karę za grzech i za wyrządzone zło. A więc przyprowadzono tą, przytargano tą kobietę. Przypuszczam, że było to, bo tutaj już musimy użyć swojej wyobraźni i zwykłej zdrowej logiki. Skoro tak mówiłem, jest ciężko znaleźć kogoś, kto by cudzołożył, bo przecież nikt tego nie robi publicznie. Każdy się z tym ukrywa. Więc najprawdopodobniej wyobrażam sobie tak, że skoro tą kobietę nie ukamienowano wcześniej, tylko akurat teraz, na pstryknięcie palców jeszcze poprzedniego dnia, Jezus przemawiał w świątyni, i nie można go było pojmać, bo odmówili tego pojmania, odmówili strażnicy świątynni. I następnego dnia, już z samego rana, znajduje się kobieta cudzołożna, która ma być przynętą hakiem na Jezusa. Jest to starannie uknuta intryga, zaraz to będziemy widzieć jeszcze jaśniej. W jaki sposób oni znaleźli tą kobietę? Najprawdopodobniej była to kobieta, która miała już opinię no, źle prowadzącej się. Zazwyczaj wiemy, że ktoś jest źle prowadzący się, choć może nie mamy jakichś tam konkretnych dowodów, ale najczęściej o tym wiadomo w społeczeństwie. Mąż najczęściej dowiaduje się jako ostatni. I ta kobieta najprawdopodobniej po prostu była kobietą, bo nie wiemy, kim ona była. Tutaj nie jest podane ani jej imię, ani jej dane, skąd się wzięła. Możemy się tylko domyślać, że najprawdopodobniej była to kobieta, która miała zaburzenia psychoemocjonalne. Najprawdopodobniej cierpiała na nimfomanię. Nimfomania to jest zaburzenie psychoseksualne, które jest stawiane na równi z alkoholizmem, czy z hazardem, czy z innymi ciężkimi uzależnieniami. No i w dzisiejszych czasach po prostu się to leczy. Leczy się psychoterapią specjalną. Natomiast no, nieleczone no, prowadzi do tego, że ta kobieta miała prawdopodobnie takie zaburzenie i założyła pokątnie, po cichu, a ci, którzy do niej chodzili, prawdopodobnie rekrutowali się spośród tych,
którzy wiedzieli, że jest taka kobieta i że jest okazja, żeby ją wykorzystać jako narzędzie. Nikt z nich bynajmniej nie czynił tego, co tutaj mamy opisane w Ewangelii, dlatego, żeby mu tak na sercu leżała prawomyślność, świętość, dobre obyczaje i obrona moralności. Choć faryzeusze oficjalnie deklarowali, że właśnie o to chodzi, że oni są prawomyślni, że dbają o dobre obyczaje, o świętość i o to, żeby zepsucia nie było i o właściwe traktowanie Boga i prawa religijnego. No ale gdyby tak właściwie traktowali te prawo religijne zgodnie z zasadami moralnymi, no to przecież gdzie jest ten mężczyzna? Prawo mojżeszowe nakazało ukamienować zarówno kobietę, jak i mężczyznę, a do cudzołóstwa trzeba dwojga. Ten mężczyzna najprawdopodobniej był kimś podstawionym, jednym z nich, jednym z tych faryzeuszów, czy tam uczonych w prawach, którzy zaatakowali Jezusa i uknuli ten spisek. Najprawdopodobniej on poszedł do tej kobiety, uwiódł ją bez większego problemu, jak się wydaje, a następnie, jak skończył, zrobił swoje, otworzył drzwi od środka, pod którymi już czekała cała horda, banda tych wściekłych faryzeuszy. Wparzyli do środka, a on dyskretnie oczywiście się usunął, bo nie chodzi o to, żeby swojego kamienować. No i już mają pułapkę gotową. Na czym ta pułapka polegała? Dokładnie, bo może nie wszyscy to wiedzą. Otóż prawo mojżeszowe jasno mówiło, co należy zrobić z cudzołożnikiem, ukamienować go. I oni przychodzą do Jezusa i właśnie się na to prawo powołują. A ty, nauczycielu, myślę, to powiedzieli tonem triumfującego szyderstwa czy jakiejś ironii, a ty, nauczycielu, co nauczasz? Co każesz nam zrobić z tą kobietą? No bo Jezus miał w zasadzie tylko dwa wyjścia. Nie widzę innego. Albo uniewinnić tę kobietę, albo ją skazać. Gdyby ją skazał, zrobiłby to zgodnie z prawem mojżeszowym, ale uwaga, gdyby ją skazał, były dwa haki na niego. Pierwszy, powiedzmy ten oficjalny, to był hak rzymski. W tamtym czasie Rzymianie po prostu administrowali, tak nazwijmy to, okupowali terytorium Izraela, i to oni stanowili prawo, a prawo rzymskie nakazywało, aby wyroki śmierci wykonywać tylko za pośrednictwem sądu rzymskiego. Sąd rzymski, w tym przypadku był to Piłat w Jerozolimie, zbierał się i wydawał wyrok i mógł skazać na śmierć lub uniewinnić. Żydom nie wolno było wykonywać wyroków śmierci samowolnie. Gdyby Jezus wydał taki wyrok śmierci, naradziłby się władzom rzymskim i przypuszczam, że skończyłby co najmniej w więzieniu, albo jeszcze gorzej. Również gdyby tą kobietę skazał, tak jak prawo mojżeszowe nakazuje, a przecież był nauczycielem w Izraelu i nauczał prawa mojżeszowego, gdyby ją skazał, to utraciłby taki autorytet i cieszył się takim jakby autorytetem człowieka, który jest przyjacielem grzeszników i celników. I on w jakiś szczególny sposób z miłosierdziem traktował wszystkich ludzi, którzy byli odrzuceni, zmarginalizowani, biedni i jak gdyby odsunięci na margines społeczeństwa, pogardzani przez tych lepszych, przez tą elitę. No i gdyby Jezus bezwzględnie skazał tą kobietę na śmierć przez ukamienowanie, to myślę, że wiele straciłby w oczach właśnie tych najbiedniejszych, którzy uważali się za jego przyjaciela, czy jego za ich przyjaciół. I po prostu Jezus utraciłby bardzo wielką ilość swoich zwolenników, a więc straciłby podwójnie, gdyby skazał tą kobietę. A co by było, gdyby ją uniewinnił? Myślę, że wtedy straciłby autorytet nauczyciela. Jak to? Popiera albo akceptuje, czy toleruje cudzołóstwo, toleruje grzech? Ma tutaj cudzołożnicę pochwyconą. Wszyscy czekają na kamienowanie, na ukaranie grzechu i zła. A tu przychodzi Jezus i mówi, nie będziemy karać zła, nie będziemy
karać cudzołóstwa. Oczywiście, że straciłby wtedy autorytet nauczycielski swój, no, jako nauczyciel. Przestałby być wtedy poważany prawdopodobnie. No i to obniżyłoby jego autorytet też w oczach tej bardziej religijnej części społeczeństwa, no a Żydzi byli bardzo, bardzo religijni jako wspólnota, jako społeczeństwo. Więc wydawałoby się, że Jezus jest bez wyjścia w tej sytuacji, tak? Jeszcze zwróćmy uwagę na to, jak ogromne emocje towarzyszyły całej tej scenie. Nam się to fajnie czyta. Spokojnie sobie tutaj siedzimy w fotelu, wy przed telewizorem czy ekranem komputera czytamy sobie Biblię, ale przecież tam chodziło o śmierć i życie. Ta kobieta, no porównując to do dzisiejszego, siedziała w zasadzie na krześle elektrycznym, otoczona przez gapiów i przez faryzeuszy i Jezusa, który stał naprzeciw. I ona czekała, aż nastąpi włączenie prądu. Ten prąd miał podłączyć Jezus. Taka była sytuacja, przecież to były ogromne emocje. Za chwilę miała się polać krew i ta kobieta miała zostać w bólu, w płaczu, w krzyku, ukamienowania. No, wyobraźcie sobie tą sytuację, jak ogromne emocje musiały temu wszystkiemu towarzyszyć. I w tych emocjach, w tych krzykach faryzeuszy, Jezus co robi? Jezus spokojnie, tak jak gdyby nigdy nic, jak gdyby ich nie słyszał, schyla się i pisze coś palcem po ziemi. Nie wiemy dokładnie, co pisał. Tutaj uczeni, teolodzy i znawcy pism długie wieki dyskutują, cóż on mógł takiego pisać. I też jest kilka koncepcji. Jedną z nich, że Jezus pisał na ziemi imiona tych ludzi, którzy tam ich otaczali i grzeszyli z tą kobietą. Inni mówią, że wypisywał na ziemi grzechy tych ludzi. Być może ich imiona i również ich grzechy. I ci ludzie, zaglądając przez ramię, czy jakoś tam zaglądając, widzieli te swoje grzechy wypisywane obok swoich imion na tej ziemi. Jeszcze inni teolodzy twierdzą, że Jezus wypisywał te grzechy na kamieniach. No, Izrael to jest ziemia kamienista i sucha, tam na kamieniach jest dużo pyłu, można pisać na tym pyle. Ewentualnie Jezus mógł użyć kawałka węgla, no takiego po spaleniu drewna. Tam w pobliżu była świątynia, więc spalano ofiary i prawdopodobnie gdzieś ten popiół wyrzucano i tam można było pewnie natknąć się na kawałki węgla i on mógł tym węglikiem pisać na kawałkach czy na kamieniach, mógł wypisywać właśnie grzechy tych ludzi, rozmaite, w tym i cudzołóstwo. Tymi kamieniami oni mieli za chwilę rzucać w tą kobietę, tymi grzechami, które sami mieli. Być może tak było właśnie. No, wyobraźcie sobie po prostu cały ten rozgardiasz i te emocje, które temu wszystkiemu towarzyszyły, kiedy Jezus, wydawałoby się, że już jest w pułapce, już jest schwytany, już jest hak na niego, on się nagle schyla. Może w pierwszej sekundzie wyglądało, że schyla się pierwszy po kamień, aby rzucić tym kamieniem. A on na tym kamieniu wypisuje grzechy. Wypisuje grzechy ludzi. Na każdym z kamieni, było tam wiele kamieni. Nie wiemy dokładnie, są różne teorie i hipotezy, co Jezus mógł pisać na tej ziemi i na tych kamieniach. Jedna z hipotez też mówi, to jest chyba gdzieś w Ewangelii, przepraszam, w Jeremiasza, w księdze proroka Jeremiasza napisane, że wasze imiona grzeszników, ludzi, którzy zgrzeszyli przeciwko Bogu, będą wypisane na ziemi. Wiemy z kolei z objawienia świętego Jana, że istnieje księga żywota w niebie, w której są zapisane imiona ludzi, którzy zostaną zbawieni. Jeśli tam nie ma w tej księdze żywota naszych imion w niebie, to nie będziemy zbawieni. Natomiast imiona ludzi, którzy zgrzeszyli, zbuntowali się przeciwko Bogu, są napisane na ziemi. Tak Jeremiasz twierdzi w księdze Jeremiasza. A więc ludzie, którzy będą potępieni, są zapisani na ziemi, a ci, którzy będą zbawieni, są zapisani w księdze żywota w niebie. Być może, że to było jakieś nawiązanie do tych ludzi, którzy tam stali i wściekle domagali się zamordowania, zabicia tej kobiety. Jezus wypisywał ich
imiona właśnie na ziemi. Jeszcze istnieje inna koncepcja, że ponieważ Żydzi dobrze znali pisma, stare pisma Starego Testamentu, że Jezus też nawiązał do 14 psalmu, w którym jest napisane: głupi powiedział w swoim sercu, nie ma Boga, są zepsuci, popełniają obrzydliwe czyny, nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Jahwe spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy razem znikczemnieli, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Ten psalm mówi o kondycji człowieka, nie tylko ogólnie o wszystkich ludziach, ale też i o Żydach, którzy byli częścią ludzkości. I Żydzi doskonale znali ten psalm, ponieważ Żydzi byli znawcami pism, a to nie było nic nadzwyczajnego. Cały psalm jest o znikczemnieniu człowieka. I dlatego Jezus powiedział, kto z was jest bez grzechu? Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy podniesie i rzuci kamieniem. No i wtedy wszyscy, chyba myślę, że nastąpiła cisza i konsternacja. Wszyscy umilkli i zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od najstarszych. Nikt nie rzucił kamieniem, dlatego że gdyby teraz cała ta odpowiedzialność, odium tej odpowiedzialności zostało przerzucone z Jezusa na tych Żydów, którzy przyszli z tym spiskiem do Jezusa, żeby go po prostu umoczyć. A teraz całe to odium zostało przerzucone z powrotem, piłeczka odbita w drugą stronę, bo ten, który by pierwszy rzucił kamieniem, ponosi odpowiedzialność. Pierwszy rzucić miał sprawiedliwy sędzia, który wydał wyrok. I on, jak gdyby, mówiąc współczesnym językiem, zainaugurował kamienowanie, a cała reszta się po prostu dołącza. I ten, który wydaje wyrok, rzuca pierwszy i on jest odpowiedzialny. No i teraz nie było nikogo, kto chciałby być za to odpowiedzialny, a zwłaszcza, że wszystkich ruszyło sumienie, widząc na kamieniach wypisane swoje imiona albo swoje grzechy, które popełniali. Być może, że wielu z nich chodziło do tej kobiety, zanim ona została pochwycona i przytargana przed Jezusa. I tym sposobem powychodzili wszyscy z tego miejsca, poczynając od najstarszych, jak tutaj zauważa Słowo Boże. Zastanawiające jest właśnie, dlaczego zostało to tutaj napisane, bo w Słowie Bożym nie ma rzeczy przypadkowych czy niepotrzebnych. Myślę, że ludzie, którzy żyją bez Boga, żyją bezbożnie, w miarę upływu czasu nie stają się lepsi, tak jakby to może humaniści chcieli, ale przeciwnie, stają się coraz bardziej zepsuci, nikczemni i plugawi. Im człowiek jest starszy, a żyje po swojemu, bez odniesienia do Słowa Bożego, do Boga, do Bożej moralności i do Bożej sprawiedliwości, taki człowiek, żyjąc po swojemu, stacza się coraz bardziej po równi pochyłej w dół. Chociaż z pozoru może wyglądać nawet i może nieźle, tak jak grób, który jest pobielany z wierzchu, a w środku jest pełen zgnilizny, trupów, trupiarstwa wszelakiego, zepsucia. Tak więc wszyscy powychodzili, została tylko ta kobieta i ten, który miałby prawo pierwszy rzucić kamieniem, ale jednak tego nie zrobił. I tu jest właśnie ten ulubiony fragment polityków, o którym wspomniałem na początku, kiedy są oskarżani o liczne grzechy, szalbierstwa, kłamstwa, krytykowani za błędy i tak dalej. No, lubią powoływać się na Słowo Boże. A kto z was jest bez grzechu, ten niech pierwszy rzuci kamieniem. Czyli sugestia jest, że inni też grzeszą. No i potem powołują się dalej ci politycy, często na to, że Jezus, skoro tak powiedział, to był miłosierny i jest w takim razie, my i my mamy być tacy miłosierni i nie karać zła, tylko go akceptować. Nie karać grzechu, nie osądzać, tylko akceptować. No, chyba zwłaszcza te grzechy tych polityków. Ale Jezus niczego takiego nie powiedział. Jezus nie akceptował grzechu.
Jezus powiedział tej kobiecie: idź i nie czyń tego więcej. To nie była akceptacja ani jej grzechu, ani cudzołóstwa, ani homoseksualizmu, ani zboczeń, ani niczego innego, ani przestępstw i zbrodni różnych politycznych. Jezus wyraźnie powiedział: nie czyń tego więcej, a więc dał do zrozumienia, że nie ma tolerancji dla grzechu. Cóż, ta kobieta uratowała życie. Myślę, że ona w odróżnieniu od większości współczesnych nam ludzi zrozumiała, czym tak naprawdę jest grzech. I że, tak jak Słowo Boże mówi w innym miejscu, karą za grzech jest śmierć. Ona otarła się o tą śmierć, siedziała już na krześle elektrycznym. My może nie mamy takiej sytuacji w życiu na co dzień, żebyśmy się ocierali o śmierć z powodu grzechu. I dlatego może do większości ludzi to po prostu zwyczajnie nie dociera. Tak jak dotarło do tej kobiety. Ja myślę, że ona kardynalnie zmieniła, znowu tutaj puszczam wodze fantazji, nie wiem jak wyglądało dalsze jej życie, ale myślę, że ona kardynalnie zmieniła swoje życie. Kardynalnie. Kiedy zrozumiała, że w zasadzie już powinna nie żyć. Powinna utonąć w morzu kamieni, które posypałyby się ze wszystkich stron na nią. Umrzeć w cierpienie. Ona może jako jedna z nielicznych się nawróciła, bo większość ludzi nigdy nie pomyśli o tym, że są winni grzechu i że są winni śmierci. Bo nie utarli, tak jak mówię, nie utarli się o to i będą zawsze usprawiedliwiać siebie samych na zasadzie, no czego ode mnie chcecie, ileż ja to razy słyszałem, czego ode mnie chcecie, przecież ja niczego złego nie robię. Jestem porządnym człowiekiem, nikogo nie zgwałciłem, nie zabiłem i nie okradłem, więc nie mam żadnych grzechów. Grzech jest grzechem, bez względu na to, czy to jest mały grzech, czy jest wielki grzech, obraża nieskończonego, potężnego Boga, który jest stwórcą nas wszystkich, stwórcą każdej najmniejszej komórki naszego ciała, stwórcą potężnych galaktyk, które nawet my nie jesteśmy w stanie ogarnąć wzrokiem, i ośmielamy się swoim grzechem obrażać takiego Boga, takiego potężnego Boga, który stworzył nas samych. Możemy przeciwko takiemu Bogu wygadywać głupoty, jak ja często spotykam się z takimi ludźmi na YouTubie pod moimi filmami. Ateiści wypisują różne rzeczy, obrażają Boga ustami i rękami, które dał im Bóg, które Bóg stworzył. Myślę, że spotka się to z Bożą karą, ale na razie jest jeszcze czas łaski. Czas sądu dopiero nastąpi i wtedy już nie będzie czasu łaski. Wtedy będzie już tylko czas sądu. W tej chwili jest czas łaski. Ta kobieta, przypuszczam, że skorzystała z tego czasu, z czasu łaski, bo coś zrozumiała. Coś zrozumiała. Zrozumiała, że jest grzesznicą, że popełniła zbrodnie przeciwko Bogu i człowiekowi też. I przypuszczam, że nawróciła się, pokutowała ze swojego grzechu. Zrozumiała to. Tak, mówię, większość ludzi współczesnych nam chyba tego nie rozumie. Chyba tego nie rozumie, ale zrozumiecie to na sądzie ostatecznym, wtedy, kiedy będzie już za późno. Oby tak się nie stało. Obyście to zrozumieli, zanim dojdzie do najgorszego. Bo prąd już jest podłączony do krzesła elektrycznego i czeka tylko na włączenie. Proszę, żebyście zrozumieli, w jakim jesteście tragicznym położeniu. Bez nawrócenia, bez narodzenia się na nowo, nie ma życia wiecznego i nie ujrzycie Królestwa Bożego. Musicie narodzić się na nowo. Szczęść Boże! Co zrobisz, gdy zobaczysz je?